Loża radiowa. Witamy kolejnego gościa w naszej wyjazdowej loży radiowej. Jest nim pani Renata Cygan, Wojewódzki Urząd Pracy. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Pani dyrektor, czy polski rynek pracy dałby sobie radę? Czy przedsiębiorcy daliby sobie radę bez Ukraińców, bez cudzoziemców? Śmiem zaryzykować odpowiedź, że nie. W dzisiejszych czasach. Nawet sami widzimy na każdym miejscu, w każdej instytucji, czy w publicznej, czy w sklepach, czy w usługach, no bardzo dużo mamy osób z obcym pochodzeniem, czyli Ukraińców tu przede wszystkim mówię, których jest najwięcej. I skoro no, nasi obywatele nie chcą pracować w niektórych branżach za to wynagrodzenie, powiedzmy, niższe troszeczkę, na które się godzą Ukraińcy, to myślę, że chyba byłby wielki problem. Pani dyrektor, a jakie to branże? To są przede wszystkim branże przemysłowe, budowlane, ale wszelkie usługi również. Tutaj mamy i hotelarstwo, i gastronomię. I przede wszystkim taka działalność wspierająca, czyli sprzątanie obiektów i zielonych, utrzymanie i obiektów normalnych, sprzątanie, ale również działalność ochroniarska. To są przede wszystkim te branże, w których najwięcej pracuje Ukraińców, no bo ich jest ponad 96%. A te 4% to jaka to? A te 4 to pozostałe. Oczywiście mówimy o takich pracach krótkoterminowych, do 6 miesięcy albo do 9, zależy na jaką formę są zatrudnieni. I to dotyczy tylko 6 państw jakby z granicy wschodniej, czyli to jest Rosja, Ukraina, Białoruś, Armenia, Gruzja, no i to Ukraina też. Więc to są przede wszystkim Białorusini, Rosjanie, ale ich jest bardzo mało i z Mołdawii. No, ostatnio dr Witold Potwora mówił u nas w programie, że są na Opolszczyźnie takie firmy, które sobie ściągają spawaczy z Włoch. To co powiedziałam, te uproszczone procedury, uproszczone polegają na tym, że ci obywatele z zagranicy, z krajów trzecich, którzy przyjeżdżają, oni nie muszą mieć pozwolenia na pracę u nas. Mają pracodawcę i mogą podjąć, muszą mieć tylko pozwolenie na pobyt. Jeśli mówimy o innych nacjach, słyszymy też z Indii, czy no ale Włochy to jest Włochy, Unia Europejska, tu nie ma problemu. To muszą mieć pozwolenie dłuższe na pracę. Czyli to najkrócej do roku albo do 3 i wydaje wojewoda poprzez swoje służby. Takie pozwolenie na pracę. Muszą mieć po prostu pozwolenie na pracę, żeby tutaj podjąć tą pracę. Oczywiście są też takie grupy, które są zwolnione z wydawania tego, z potrzeby tego, posiadania tego zezwolenia na pracę, ale to są przede wszystkim specjaliści, którzy przyjeżdżają tu w określonym celu, czyli uruchomienie jakiejś produkcji, jakiejś taśmy produkcyjnej, ale to są jednostki. Tu się robi taki troszkę, powiedziałbym, wtórny rynek. U mnie w mojej rodzinnej miejscowości są tacy przedsiębiorcy, którzy nastawili się na budowę takich hosteli dla Ukraińców wręcz i na tym zarabiają. Stawiają budynki albo adaptują budynki. Tak, od początku 18 roku weszły nowe przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. I przede wszystkim no tutaj jest taki warunek, że pracodawca musi zapewnić lokum tym osobom. Czyli no, gdzieś musi ich umieścić, żeby... Czyli nie muszą szukać na wolnym rynku oni sami. Tak, tak. No i wręcz leży to w gestii pracodawcy, że musi im zapewnić. Druga sprawa, czy pobiera za to pieniądze? Na pewno nie, odciągając sobie tutaj od wynagrodzenia. Ale przyjeżdżając, te osoby muszą mieć zapewnione przez pracodawcę te lokum. Dlatego może też po prostu tak przygotowuje te budynki do zamieszkania przez te osoby. A jaka jest oferta Wojewódzkiego Urzędu Pracy właśnie dla cudzoziemców? Bo jak rozumiem, ta rewolucja, można by powiedzieć, z którą się zetknęliśmy, też dotyka poszczególne instytucje, pracowników. Oni też muszą się przestawić już na inne tryby działania. Przede wszystkim takim załatwianiem tych wszystkich formalności zajmują się powiatowe urzędy pracy. Pracodawca, który chce zatrudnić osobę z zewnątrz, przede wszystkim zgłasza się do Powiatowego Urzędu Pracy. Oczywiście mówimy o tych zatrudnieniach krótkich, do 6 miesięcy, które nie wymagają zezwolenia na pracę, ale są jeszcze do 9 miesięcy takie prace sezonowe. Czyli mówimy tutaj o gastronomii, rolnictwie, ogrodnictwie i wtedy musi być zezwolenie specjalne starosty wydane. I to wszystko załatwia Powiatowy Urząd Pracy, czyli wszelkie formalności związane z tym zatrudnieniem załatwia się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy.
jeśli to nie są ci obywatele tych 6 państw, o których ja mówiłam, tylko cała reszta, to po prostu, oczywiście mówimy o krajach nie będących w Unii i Europejskim Obszarze Gospodarczym, bo ci nie potrzebują żadnych pozwoleń, tylko z krajów tak zwanych trzeciego świata, to wtedy zwracają się bezpośrednio do wojewody i wojewoda wydaje zezwolenie na pracę. Oczywiście u nas są jeszcze takie specjalne rozporządzenia poszczególnych wojewodów. U nas jest takie rozporządzenie, że ta pierwsza praca, którą podejmuje cudzoziemiec, może być tylko do roku i dotyczy to też tych pracodawców, którzy po raz pierwszy chcą zatrudnić takiego cudzoziemca albo na rynku działają krócej niż rok. Wtedy ta pierwsza praca jest na rok dla tego cudzoziemca. Oczywiście przed upływem tego roku może już starać się pracodawca o przedłużenie tego pozwolenia maksymalnie do 3 lat. Możliwości jest sporo. A jeśli chodzi o szkolenia, kursy? To już bezpośrednio... Czy to już jest w gestii pracodawcy? Pracodawcy może tutaj skorzystać. Mamy taki Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Też jest on dla tych ludzi. Oczywiście to nie musi być tylko Polak. Każda osoba, która jest zatrudniona u przedsiębiorcy, może z tego funduszu skorzystać. Może też skorzystać z przekwalifikowań kursów w powiatowych urzędach pracy, pod warunkiem, że jest osobą zarejestrowaną. Mhm. Krótko mówiąc, to nie są ludzie, którzy wpadli do nas na chwilę. Oni już z nami zostaną. Trudno powiedzieć. Takich badań konkretnych nie ma. My w tej chwili prowadzimy takie badania. Myślę, że już na początku roku będą wyniki cudzoziemców. Będziemy badać właśnie pod kątem pracodawców, jak oceniają ich pracę, na jakie problemy, czy są zadowoleni. Będziemy badać właśnie osoby, które tu przyjechały do tej pracy. Będziemy badać studentów, agencje zatrudnienia, które sprowadzają tych ludzi i zatrudniają. Także szerokie spektrum badań będzie dotyczące właśnie tych cudzoziemców. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Część na pewno będzie dłużej tu zostanie, bo też mamy już informację, że może z tych badań też wyjdzie, że no sprowadzają swoje rodziny. Proszę popatrzeć, ile już kobiet pracuje, właśnie chociażby tych Ukrainek. Ile dzieci chodzi do szkoły. I dzieci, ponad tysiąc już uczniów jest w naszych szkołach na Opolszczyźnie właśnie pochodzenia ukraińskiego. Także można twierdzić, że po prostu też są całe rodziny. Bardzo dziękujemy. Naszym kolejnym gościem w Loży Radiowej była Renata Cygan, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Loża Radiowa.